No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie na kolejnym, miejmy nadzieję, jakże ciekawym i urokliwym materiale serii Zagrajmy w Iron Harvest. Oczywiście, nie tak się to powinno wymawiać, no co wy gadacie. Także inaczej, z tego co pamiętacie, dzisiaj czeka nas prawdopodobnie całkiem nietuzinkowa misja, albowiem pod naszą komendę został oddany pociąg. Pociąg, który mam osłaniać, ale co też moje nadobne oczęta widzą? Mogę go także rozstawić. Rozstaw jednostkę, jednostka nieruchomieje, zyskując dodatkową funkcjonalność. 1,5 sekundy prawie. No i co mi to dało? Mogę tym teraz gdzieś tam strzelać? Jaki to ma zasięg w ogóle ostrzału? Co ja tym mogę robić? Czekaj, stój. Atak miejscowy. No dobra, ale w jakim zakresie to mogę atakować? To znaczy, jak daleko mogę posłać pocisk z takiego pociągu? O kurde, ty! To ma naprawdę solidny zasięg, powiem wam szczerze. Może ten zasięg by szło wykorzystać. Czekajcie, robiłbym, przynajmniej na razie, na dobry start owego materiału, a i przy okazji tejże misji, tak, że robiłbym zwiad moją Jekateriną, dumną dziewczyną, tak zwaną razwietkę. No, a samym pociągiem pancernym ewentualnie bym likwidował to, co wyspotuje. Zobaczymy, czy coś takiego rzeczywiście się uda. Mogę strzelać? Mogę strzelać! O kurde, i ten pociąg, no to kurde, lufa jest! Ty! To będzie fajne, ja wam mówię. No i Katarina oberwała. Miałem nadzieję, że strzeli przed tym. Nieważne, jakaś tak. Nie potrafi z tej umiejki se skorzystać kobiecina, no. Pociąg, szczylosz to chłopie. Nie wiadomo, ile on ładuje. Nie kazałem mu strzelić, to po prostu nie strzela. Trochę z dupy. Natomiast ile ty, chłopie, czasu potrzebujesz, żeby się przeładować? No to jest delikatna wada tego tytułu. Mianowicie nie mam paska ładowania. No to jest taka raczej podstawa, to powinno być w grze. A nie wiem, ile on się ładuje. Po prostu gra mnie o tym nie informuje. Trochę słabo. No ale dobra, nieważne. Czy ja mogę nią podnieść grenada? Co ty godosz? Nie, nią nie mogę, a szkoda. Dobra, ale grenada sobie w takim razie podniosę zwykłym oddziałem. To by się stał nagle ten oddział super, hiper, duper, uber soldaten. No i tak będę działał, to znaczy zwiad Jekateriną, a potem pociągiem postaram się poza zasięgiem rysowania wroga być może cokolwiek robić. Może tak to popłaci, może nie popłaci, może głupi jestem i pierdacze głupoty, tak może być. Panie, przestaw pan tę zwrotnicę, Kliknij prawym przycisk, aby użyć zwrotnicy kolejowej. Spowoduje, że pociąg... Aha, ale to mechem nie mogę. Dobra, to w takim razie, panowie, chodźcie tu. Dobrze. Przestawcie tą zwrotnicę. No i będę sobie pierdaczył luźno. Mam nadzieję, całkiem miło o ciekawostkach w tle. Ostatnio opowiadałem wam o mechach. Mówiłem o tym, dlaczego mechy nie były produkowane w realnym świecie. Praktycznie nigdy w zmasowany sposób, chociaż produkowane były. I... prawdę mówiąc, nawet w zmasowanej liczbie też były produkowane, ale nie do celów militarnych. O tym jeszcze będę opowiadał w przyszłości. Mam nadzieję, że was w każdym razie troszeczkę zaintrygowałem tym faktem. No i ludziska, kontynuując. Misiek, a ty byś nie mógł Kataryny wyleczyć? Misiu. Gdzie jest Misiek? Miśka nie mam? Misiek, chono tu synek, co ty, gdzie ty jesteś? Lecz Katarinę, moją dziewczynę. No i ludziska, ostatnio opowiadałem wam na poprzednim materiale o tym, że mechy mają rozliczne wady. Ta koncepcja poruszania się ma rozliczne wady. Po pierwsze, oczywiście jest to trudność serwisowania. Po drugie, jest to wielkość elementów ruchomych, co spowodowałoby szybsze zużywanie się tychże elementów ruchomych. Poza tym mechy poruszałyby się z mniejszymi prędkościami, co jest naturalnym wyznacznikiem i koniecznością, ale o tym jeszcze będę opowiadał. Natomiast kontynuując wątek, dzisiaj chciałem wam poprawić nieco o tym, że mech musiałby być bardzo łatwym celem dla wroga. Dlaczego? I to niezależnie od tego, jak byśmy tego mecha zaprojektowali. Czy to byłby taki mech jak na przykład maszyny kroczące z Command & Conquera, 3 Wojny o Tyberium, czy to byłby na przykład taki mech jaki znamy... Ej, stój! Stój! Katarina, cofnij się! Rozstaw dupę leszczu i szczyloj. Ale gdzie tam jedziesz, ej? Stój tam. Nie dasz rady strzelać na taki dystans? Powiedziałem, rozstaw się. Pokaż zasięg twój. To gdzie ty, kurde, strzelasz? Do budynku strzelasz? Po co ci... Zostaw ten budynek, człowieku. Tu mamy inne zmartwienia. Muszę spotnąć tego dziada Jekatarino.
O, widzisz. Katarina ma znacznie lepszy zasięg spotowania. Rozstawić się proszę teraz. I jaki macie zasięg, towarzyszu? Towarzyszu prosiacznik! Dacie rady? Dacie rady, no to strzeloć. Kurde, teraz mi znowu okręgu... Nie wiem, taka ta gra trochę niedopracowana mi się wydaje, bo... Z jednej strony jak wróg się pojawiał na mapie, to co sekundę w poprzednim materiale mi spamowało tą samą odzywką: ej, wykryliśmy wroga! Ej, wykryliśmy wroga! Ej, wykryliśmy wroga! Teraz z kolei muszę najechać na pociąg pancerny, żeby pokazało mi jego zasięg strzału. Jak na niego kliknę, to mi nie pokazuje zasięgu strzału. No czy gdzieś tu jest logika? Inna kwestia, że tak jak mówiłem, gra nie pokazuje tego, ile czasu potrzebuje do zreloadowania mojej maszyny. To też jest głupie. Więc takie jakieś niedociągnięcia, które nie powinny w ogóle mieć miejsca w grze strategicznej tego typu. No ale dobra, to takie moje pierwsze wrażenia są, może mylne, zobaczymy w przyszłości. Tak czy inaczej, ludziska... To naprawdę piękny kraj. Zresztą pójdźmy innymi też, bo to za długo potrwa. Samym pociągiem tak walczyć za długo to zajmie. Więc chodź, chodź je, Katarino, dumna dziewczyno. No i co, atakujemy, szturmujemy w dupę wasza mać, te bunkry. Czy pociąg atakuje? Tak, pociąg atakuje, dobrze czyni. Atakujmy tego, grenady wam ciepnijmy. O kurde, nam dupną grenady, niedobrze. I to akurat jednostki inżynieryjne oberwały fatalnie. Wycofać ich, wycofać inżynierów. Bardzo mocno oberwały po dupie. Fajnie było, jakby misiek ich trochę podleczył, ale to misiek... Czekaj, czekaj, tu są apteczki, dobra, tam jest wieszak, tu są apteczki, to jest doskonałe. W takim razie skorzystajcie z tych apteczek. Misiu, chodź tutaj, chodźcie tu wszyscy, No i kontynuując, ludziska, mech zawsze nie byłby tak idealną maszyną na polu walki jak czołg. Zawsze, niezależnie od tego, jak byśmy go zaprojektowali. Moglibyśmy go zaprojektować tak jak maszyny kroczące z Wojny Światów, albo na przykład maszyny kroczące z jakiegokolwiek innego uniwersum, tak naprawdę, nieważne jakby to nie wyglądało. AT-AT z Gwiezdnych Wojen, mech zawsze będzie mniej idealny od maszyny jeżdżącej na gąsienicach czy też na kołach. Dlaczego? Dlaczego tak musi być? Dlaczego to jest nieuniknione? I zawsze tak będzie. Z tego prostego powodu, że mech musi być wyższy. Dlaczego czołg w dzisiejszych czasach stanowi tak wielkie zabezpieczenie i przerażenie dla armii wroga? Z tego prostego powodu, że czołg jest jednostką, która jest doskonale opancerzona na tych płytach, które akurat mogą być narażone na ataki. Z tego co wiemy, czołg jest gorzej opancerzony od góry, jest gorzej opancerzony... No, nieco gorzej z boków, znacząco gorzej od tyłu, no bo raczej nie spodziewamy się, żeby wróg nas mógł od tyłu zaatakować, raczej staramy się trzymać wroga od frontu przed nami. Kurde, mam rozgałęzienie, nie wiem, którędy jechać. Pojadę chyba na prawo. Ale czekaj, 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 teraz to jest zwrotnica na lewo, przestawmy zwrotnicę i pojedziemy na prawo. Co tu jest? Bo ogólnie dotrzyj do mostu... Przeprowadź bezpiecznie pociąg przez przełęcz, dotrzyj do tunelu prowadzącego do Kolna. Uchroń pociąg przed zniszczeniem. Aha. Czyli nie muszę jakoś tak specjalnie jakichś innych pobocznych na mapie rzeczy wykonywać. Jedziemy w takim razie. No i ludziska kontynuując. Wiemy, że czołg najbardziej jest narażony na ostrzał od frontu. Jednocześnie wiemy... To chyba nie rozwieci. Jak to? Wojna to nienasycony potwór. Jak to nie rozwieci? To kto? Rozstawić pociąg i strzeloć do nich, ale już. Powiedziałem rozstawić i strzelać, czego nie rozumiesz, debilny pociągu. Aha. No to ogólnie nie mam pytań. Z tą grobociupikę jest chyba coś nie tak. To mi się coś tak wydaje. Nie żeby coś, naprawdę. O, Jesus Christ. Możesz się rozstawić tym pociągiem? No, dziękuję. Dobra, szturmujemy w takim razie. Pociąg szczeloj. Szczylo, szczylo, tylko że to wolno. Idzie to szczylonie. Mocno moja piechota dostała po dupie, niestety. Dobra, teraz odwrót. Niech pociąg dokona dzieła, dokończy to, co żeśmy zaczęli. No to słabo. To dajem dupy w takim razie. Pokonani bohaterowie. Gdy bohater straci za dużo punktów zdrowia, zostanie pokonany. Możesz go ożywić bohateru, klikając na nim. Czyli mogę ożywić bohatera, tak?
Ja, no kurde, działo kolejowe, kazałem ci strzelać, to co robisz, no? Jezu, oj to... Z pewnego... Jakieś rozkazy? Z pewnych perspektyw to chyba będzie ciężka przeprawa ta gra. Naprawdę, już tak widzę, że... Uwaga! Czy mogę go ocucić? Mogę, to dużo czasu zajmuje, zobaczymy ile mi to odejmie surowców, czy w ogóle to jest za free, czy surowce to też będzie kosztowało. Bo jeżeli to nie kosztuje w ogóle surowców, no to hulaj dusza piekła nie ma. Aha. No to gorzej, on się zrewajwował, tylko że jest fatalny z perspektywy zdrowia. A też nie będę miał za dużo chyba... Znaczy wiecie, no mogę go naprawiać tyle tylko, że to strasznie dużo mi surowców zeżre, chyba tyle nie mam. Czy mam? No trochę mam. Dobra, to tak fatalnie nie jest. Te surowce się jednak przydadzą. Tutaj postaram się też te zdobyć, ale pewnie to będzie broniony przyczółek. Łatwiej by się było jednak udać na lewo, dlatego że tam mam punkty wydobycia, więc mogłem sobie normalnie na luźnego Wacława po zdobyciu takich punktów leczyć zarówno pociąg bez ograniczeń, jak i bohaterów. I to by było bardzo dobre, kurde. Chyba wypadałoby tak zrobić. Chyba jednak w to będę celował, żeby na lewo na początek jechać. No i kontynuując ludziska, czołg ma najlepiej opancerzone akurat te płyty pancerza, które są najbardziej narażone na ostrzał, prawda? Czyli najlepiej opancerzony jest przód i rzecz jasna wieża, która to wieża najbardziej wystaje na wroga, najlepiej ją widać, więc jest najbardziej zagrożona. W takim Abramsie płyty na wieży potrafią dochodzić swoją grubością od przodu. Czekaj, muszę się bardziej cofnąć, bo zwrotnica chyba nie chrumknęła. Swoją grubością od przodu potrafią dochodzić nawet do metra. Więc wiemy, że tam głównie wróg się skupi ostrzałem i dlatego też głównie to chronimy. Logiczne? Logiczne. W przypadku mechów nie byłoby to w ogóle możliwe. Dlaczego? Z tego prostego powodu, że w przypadku mechów cały korpus mecha od przodu byłby narażony na jakiekolwiek ostrzały, dlatego że... Z tego co wiemy, no mech musiałby być wyższy w swojej budowie. I to też kolejny powód, dla którego mechy nigdy nie przeszły do produkcji seryjnej. No bo po co nam maszyna, którą widać, świeci się z daleka jak psu jajca, tak mówiąc po Wotowemu. Widać... Co to kurde jest? Co to jest za... O, nowe oddziały, czegoś takiego jeszcze nie było do tej pory. Ciekawe. Myślę, że nie, Katarina nie da rady. Musimy ją wesprzeć pociągiem. Pociąg w tamtych... A my znowu skupimy na sobie ostrzał, mam nadzieję, wroga. Zaraz zobaczymy, czy wyjdzie. Dobra, pociąg wali w moździerz, a my sobie radzimy z tymi. Mech musiałby być wyższy, dlatego że musiałby mieć zakres poruszania się nóg, prawda? Jeżeli byłby niższy od czołgu, ewentualnie porównywalny do czołgu, to miałby takie króciutkie nóżki, że nie byłby się za bardzo w stanie poruszać. W każdym razie, no niespecjalnie efektywnie byłby to w stanie robić. Bardzo wolny byłby z niego drań. Natomiast, jeżeli byłby wyższy, no to w tym momencie mógłby autentycznie się poruszać na wroga, tyle tylko, że bardzo łatwe, banalnie prosto byłoby go trafić i zniszczyć, powiedzmy sobie szczerze. Byłby wyższy od linii lasu. Byłoby go widać naprawdę z ogromnych dystansów, każdy byłby go widział, niezależnie od tego, co by się nie działo na polu walki. Czołg jest się w stanie okopać, czołg jest się w stanie zakamuflować, schować za linią sitowia, za linią drzew, za żywopłotami, tak jak to często bywało w Normandii. Mech? W życiu! Mech czegoś takiego nie zrobi. Absolutnie. Czemu? Ano właśnie temu, że mech, z tego co wiemy, musiałby być znacznie wyższy. Przez to, że nogi swoje by też zajęły. A sam ten fakt, że musiałby być znacznie wyższy, też powoduje to, że byłby mniej odporny na ataki wroga. Jakiekolwiek ataki wroga. No bo... Czekajcie. Tych bym wziął tutaj, o, moździerze. One się przydadzą. Pociąg jak się trzyma? Dobrze się trzyma na razie. To będzie taka żmudna misja, dlatego że to będzie takie delikatne przechodzenie krok po kroku coraz bliżej w stronę przeciwnika. Mogę wziąć to, tylko czy to się taki moździerz jest w stanie przeflankować? Jest się w stanie poruszać ta jednostka, czy nie bardzo? Czy to jest takie statyczne? Moździerz w gotowości bojowej. Pomóc w czymś? A czy moździerz w gotowości bojowej może się przemieszczać? Przenosimy moździerz. Może się przemieszczać. Uuu, diuu, fajne. To może być intrygująca jednostka, naprawdę. Coś nowego, do tej pory jeszcze czegoś takiego nie widziałem, więc mi się podoba. Dobra, natomiast wy panowie, fajnie by było, abyście skorzystali. O kurde, teraz już nie skorzystacie. Wyjdźcie z tego moździerza, opuśćcie go i się wyleczcie. Powiedziałem, opuśćcie moździerz. I się wyleczcie i dopiero wtedy... Nie, zaraz, halo, wy macie... A, bo to sam moździerz nie ma. Dobra, rozumiem, to inaczej go trzeba wyleczyć. Trzeba go wyleczyć tymi panami. Nie, nie mogę.
Prognoza? Mogę? Mogę. No to super, to leczcie ten moździerz. No i lecimy dalej z koksem. Nie dość, że mecha byście nigdzie nie zakamuflowali, tak jak czołg, to jeszcze w dodatku był on by piekielnie nastawiony, narażony na ostrzał wroga. Jego przód byłby znacznie większy z perspektywy powierzchni niż na przykład przód takiego czołgu, prawda? I to by też było nieuniknione, bo sama stylistyka konstrukcji by to wymuszała. Więc jeżeli mech miałby cokolwiek odbijać, miałby mieć pancerze porównywalne do pancerzy czołgu, no to w tym momencie musiałby mieć cały tenki przód dobrze opancerzony. Nie tak jak czołg, wystarczy, że był dobrze opancerzony na wieży, czyli tylko jedną płytę, tylko musiałby mieć cały korpus, włącznie z nogami, od przodu wszystkie elementy, które wróg by widział od przodu, musiałyby być doskonale dopancerzone w takim przysłowiowym mechu. No chyba sobie zdajecie z tego sprawę, że gdyby cały korpus mecha dociążyć takim pancerzem, no to niestety bardzo szybko by się to skończyło tym, że taki mech by zaczął ważyć po 300, po 400 ton. No nigdy taka konstrukcja nie mogłaby być zbyt dobra. Aha, bo to jest... O, ja myślałem, że to jest zupełnie inna droga, a to i tak się wszystko w tym samym punkcie zjeżdża. Ale dobrze pojechałem, bo zyskałem w ten sposób moździerz. Więc można powiedzieć, wyszedłem na plus, że tak powiem. Uciekaj! Katarina! Ło, mało brakowało. Katarina, moja dziewczyna! Krasiwa dziewczyna, je Katarina. Dobra, idziemy wszystkimi, nie będę się tam pierdaczył w tańcu. Zajęli fajną miejscówkę za nasypem z worków, ale im to nic nie da, bo moje działo kolejowe ma przestrzał i tam. O działach kolejowych też wam potem poopowiadam. O dziale paryskim, o Dorze, czyli dziale Gustaw, ale to wszystko potem, to wszystko wam poopowiadam potem, jak już po prostu skończę wątek mechów. To się chyba rozumie samo przez się. Tu jeszcze też byli, o kurde. Na wszelki wielki, żeby potem się nie okazało, że coś wyjdzie na moje plecy, to też się ich pozbędę. Umiejką choćby. Ta umiejka jest bardzo fajna, jeżeli dużo wrogów jest przed tym mechem, to ta umiejka naprawdę potrafi pokazać zęby. Dobra, wyleczcie mi mecha, bohatera, bo trzeba. Działo kolejowe niech się znowu złoży, no i jedziemy dalej. Mogę sobie jeszcze jakąś piechotę wyleczyć, ale póki co chyba wszyscy w miarę są tacy... No tych bym mógł ewentualnie podleczyć i to nawet zrobię. Tych panów tu jeszcze trzeba będzie wykończyć. Zobaczymy, co tu będzie w tych workach, zobaczmy. Spójrzmy. No i inna kwestia jest taka, że jeżeli mech byłby wysoki i byłby złożony z pionowych ścian, nie dałoby się tego racjonalnie pokątować, tak jak czołgu. To jedno wielkie szaleństwo. No to wiecie, to stanowiłby bardzo łatwy cel dla artylerii wroga na dystans, dla lotnictwa wroga, praktycznie dla wszystkich jednostek, które tylko mogłyby się jakkolwiek pojawić w otoczeniu tym podobnego mecha, więc nie dałoby się stworzyć z niego... Wskaż nam cel! Nie dałoby się stworzyć z niego jednostki tak wielofunkcyjnej i dobrej jakościowo jak czołg. Co może się wydawać głupie, no ale jest to fakt, to jest po prostu prawda. Nie dałoby się. Więc mech, no to już samo sprawia, że mech nie byłby tak dobry i użyteczny na polu walki, więc nie opłaca się w ogóle w nie odchodzić, nie opłaca się ich produkować. Chociaż wyglądają futurystycznie i ciekawie, no to mimo wszystko byłyby bardzo wadliwe. Skądś do mnie strzelają, ale kurde skąd? Nie mam bladego pojęcia. Trzeba szybko przejść przez ten urywek, bo chyba z północy jakoś do mnie walą. Nie wiem. A chyba, że to ci mają taki potężny zasięg, jeżeli tak, to naprawdę ogromny. Panowie, halo, kazałem wam tu dojść. Aha, nie możecie. To trochę gorzej. To w takim razie niech pociąg się skupi na tym stanowisku. A wy się skupcie na tych panach tutaj. Katarina! Poruszać się! Rozproszyć się, powiadam wam, ludzie. Głupi jesteście, z dupą się na rozumie pomienialiście, czy nie? Powiadam, rozproszyć się. Pociąg na to. O, już zniszczyłeś, to dobrze. Pociąg dał radę, całe szczęście. No, moździerze trzeba przyznać, że mają naprawdę fajny zasięg działania. To jest ich wielka zaleta. Wolno się je rozstawia, to jest dosyć takie wadliwe, ale mają dobry zasięg. Dobra, tam jest apteczka. Ja ogólnie bardzo bym chciał po nią pójść, ale... Jak ten misiek tam wszedł? Misiek tam wszedł od południa. Tam są jeszcze ludzie. Ja tej apteczki tak nie podniosę. Musiałbym... Czekajcie, postaram się ją podnieść, bo mam naprawdę na ogrysku niektóre oddziały, ale to zrobić z rozumem. Gdzie jest mój moździerz? Mój moździerz do przodu. Zresztą wszyscy do przodu.
Niedźwiedzioł jest tam, pociąg sobie do nich strzela, to jest znakomite. A, oni byli skitrani w tym budynku, dlatego pociąg tam wcześniej chciał prowadzić ostrzał, to ma sens. Jak tam, paski zdrowia pociągu? Nieźle, zaraz go też wyleczę. Natomiast, gdzie jest ten pan? Taki ranny bardzo. Mocno. Idź po tą apteczkę, chłopie. Bo ci się przyda, powiadam ci. No a tych zaraz wykończę. Może misiołka rozwalą, ale mnie to tak naprawdę nie robi na mnie wrażenia, że misiołka rozwalą. Moździerz jeszcze sobie tutaj zarekomenduje do ostrzału. A ty, panie kochany, bierz pan te HP-ki, bo się przydadzą. No i teraz nawet od tyłu jeszcze mogę ostrzelać tego wroga. I bomba sprawa. Kill him! Zabić go, kill him! No, to jesteście celni. No dobra, nieważne. Nie, 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 do budynku nie podchodź. Budynek jest zajęty przez wroga. No to niech ten moździerz się dalej zgłasza, ale trochę inaczej. Trochę dalej, niech się przesunie, niech prowadzi ostrzał. Po prostu zniszczmy ten budynek. Nie będę nawet płakał z tego powodu, że on przestanie istnieć. Fajne, podobają mi się te jednostki, że i pociąg pancerny mam i moździerze. To jest takie bardzo idące w rycie tamtych czasów, bo pociągami pancernymi rzeczywiście za czasów I wojny światowej się wojowało w znacznej mierze. I komuniści mieli swój pociąg pancerny, i inne narody. Nie było tego za dużo, ale jednak były takie jednostki. No ale co, czemu wy przestajecie strzelać? No muszę wam za każdym razem klikać, że chcę, żebyście strzelali do budynku. Dziwne. Potrzeba czegoś? Na spacerek. Kurde, nie wiem, gdzie ci wrogowie są, bo tak prawdę mówiąc, niby się skitrali w tym budynku, ale niszcząc budynek nic im nie robię i to takie trochę dziwne jest. Dobra, podejdźmy w takim razie bohaterami, zobaczymy co się stanie, czym to zaowocuje. Są i oni, dobra, udało się ich wyciećwierzyć stamtąd. O, widzę dużo wrogów. Zaraz na nich umiejkę wykorzystam. Mikrozarządzanie, jak jest mniejsza armia, to się fajniej wykorzystuje. Gorzej się to wykorzystuje właśnie, jak jest taka potężna armia, bo wtedy się taki harminder robi, że nawet nie można za bardzo z tego wszystkiego pokorzystać. No i widzicie, jedną umiejką rozwaliłem cały ich oddział. Super. Tylko dokąd teraz? Dobre pytanie. Aha, czyli muszę jechać na północ. Nie ma wyjścia. W takim razie tylko przestawimy sobie zwrotnicę. No i jedziemy tam, gdzie gra tego ode mnie wymaga. No i kontynuując ludziska, to jest kolejna wada mechów. Następną wadą mechu, bo to przecież jeszcze nie koniec, jest balansowanie na krawędzi. Powiedzmy sobie szczerze, czołg nie musi balansować na krawędzi. Czołg jest twardo posadowiony na gruncie, tak? Jest niski, jest zglebiony, też się może wywrócić, też się takie sytuacje wydarzały na froncie II wojny światowej. Zdarzało się, nawet mamy takie zdjęcia historyczne w dzisiejszych czasach, gdzie widać przewrócony czołg, bo na przykład podjechał pod zbyt wielką górę, czy coś. Dało się. Natomiast nie zmienia to faktu, że ogólnie było to trudne. No trudniej było wywalić czołg, niż na przykład wywalić zwykły samochód osobowy, bo czołg był właśnie szeroki, zglebiony, miał nisko posadowiony środek ciężkości. Natomiast w przypadku mecha, mech musiałby być większy, to już sobie powiedzieliśmy, musiałby być wyższy, co byłoby bardzo wielką wadą. A jakby tego wszystkiego było mało, no to musiałby także być pomóc w czymś? Bardziej wywrotny, dlatego że mech cały czas balansowałby na krawędzi. Idę. Na krawędzi równowagi, tak? Powiedzmy sobie szczerze, mech bezustannie przerzucałby środek ciężkości pomiędzy lewą a prawą nogą, no bo poruszałby się klasycznie, zakładając, że miałby dwie kończyny. Jakby miał więcej kończyn, na przykład byłby to taki mech pająk, to w tym momencie byłoby trochę łatwiej, prawda? No ale nie zmienia to faktu, że i tak nie byłoby nazbyt łatwo. Dlatego, że mech zawsze musiałby balansować, nieważne ile by mu nie zrobić nóg, zawsze musiałby balansować. Musiałby balansować pomiędzy lewą a prawą, pomiędzy przodem a tyłem, żeby się nie wywrócić, bo cały czas pewne jego elementy ciężaru właściwego byłyby zawieszone nad gruntem, a nie na tym gruncie posadowione. W przypadku czołgu jest zupełnie inaczej. W przypadku nawet kołowych pojazdów pancernych było zupełnie inaczej, bo zawsze, no okej, mogły się wydarzyć takie sytuacje, że jakieś koło albo gąsienica wisiała w powietrzu przez jakiś czas, dlatego że była nierówność na gruncie, efektem czego po prostu
pewien element korpusu wisiał w powietrzu, tak? Nie był na gruncie posadowiony, ale to było chwilowe. Zawsze w przypadku czołgu takie sytuacje były chwilowe i nawet jeżeli czołg by się delikatnie majgnął, to zawsze na samym dole czekała ta gąsienica, która stanowiła podparcie dla owej maszyny. No i nie przejmowaliśmy się tym, że nagle się majgnie o 180 stopni i wyląduje na brzuszku, prawda? A raczej na plecach. O to się przejmować nie musieliśmy. W przypadku mechua byłoby zupełnie inaczej. Mech byłby konstrukcją, która mogłaby się majgnąć i miałaby na to nawet spore szanse. Oj, nie zdołałem się wycofać. Miałaby nawet na to całkiem spore szanse. Wycofajcie piechotę. Ale pociąg nie, tylko piechotę, ej. O kurde. To gorzej. Gdzie ten pociąg? Pociąg strzela do tego bunkra, strzela, dobrze robi. Musimy wycofać naszego, za bardzo dostał po dupie. Wycofać się, panowie. Walić do mecha. Nasz bohater jest bardzo zagrożony, trzeba go naprawić. Dobra, walić do bunkra. Teraz dla mnie priorytetem jest właśnie pozbycie bunkra. Gdzie ja dojadę, jeżeli bym tędy pojechał? Do kolejnej kopalni. Fajnie byłoby mieć, fajnie byłoby przejąć. To by się zdecydowanie przydało. Dobra, naprawiasz bohatera, to cudownie. Bunkra nie ma, dzięki czemu jestem w stanie teraz podejść, przejąć punkt wydobycia. Będę miał kopalnię żelaza, niebawem będę miał też kopalnię ropy prawdopodobnie, co też nie jest bez znaczenia, to się wszystko przyda. Moździerz sobie rozstawimy tutaj. No i myślę, że powinien mieć przestrzał na wroga. No i kontynuując, ludziska, mech zawsze musiałby balansować na krawędzi przewrócenia się, przestawiać środek ciężkości. Środek ciężkości też byłby posadowiony wyżej. Mech musiałby być wyższy, no bo musiał mieć większe nogi, prawda? Im wyższy byłby mech, tym większy miałby kończyny, efektem czego tym większy zakres miałby ruch wahadłowy tych kończyn, efektem czego, ergo jest proste, szybciej by się poruszał. Więc mech musiałby być wysoki i byłby przez to wywrotny. A powiedzmy sobie szczerze, to tak fajnie wygląda, że... czy tu mnie coś nie zaatakuje teraz od dupy strony? Dobre pytanie. Musimy zwrotnicę przestawić. Stój, wasz mość, nie jedź dalej. Może nie będę próbował tej kopalni nawet przejąć, mam to w dupie. Niech ona se tam będzie. Ja pojadę od razu tu, bo mi się wydaje, że tutaj będę miał kolejne cele. Dobra, widzę w trzy dupy przeciwnika, to akurat nie najszczęśliwiej. Rozstawmy sobie moździerz, rozstawmy sobie pociąg pancerny. Skupmy ostrzał być może na naszym bohaterze. Bohaterowie mogą na sobie skupiać rzeczywiście ostrzał wroga, no bo mają więcej HP-ków, tak? Ciężej jest im umrzeć. Patrzcie, jaki skubany, no. Jak to naszych atakuje, dziadostwo. Dobra, szturm na działo teraz. Polańskie koleje państwowe. No właśnie, trochę niebezpieczne te polańskie koleje państwowe. Nie żeby coś. No i dobra. I wyszło, i jest nieźle. Wszystko do przodu, moździerz do przodu, panowie do przodu. Ogólnie to się tak wydaje, że to nie jest nic trudnego, poruszanie się w trudnym terenie. No człowiek się porusza w trudnym terenie, też ma nogi, tak? No to w czym problem? To przecież maszynę też by można było zaprojektować na podobieństwo ludzkie i w tym momencie maszyna też by była w stanie tak samo się poruszać. A powiedzmy sobie szczerze, nogi dają większe możliwości, bo nogą jesteście w stanie przekroczyć jakąś przeszkodę terenową. Nogą jesteście w stanie na przykład, no może nawet nie tyle przekroczyć. Musiałbym moździerz zostawić, albo te moździerze. Ale w sumie KM-y to by nie był zły wybór. No dobra, powiedzmy, że nieważne, że nie będę go na razie brał. Wyleczymy bohatera i zaraz polecimy dalej. Natomiast to się tak wydaje w przypadku człowieka. Powiedzmy sobie szczerze, że człowiek ma bardzo zaawansowane mechanizmy stabilizacji. Mamy takie nasze naturalne żyroskopy w postaci błędnika i ucha środkowego. Mamy miliony połączeń neuronowych, neuroprzekaźniki. Nasz organizm jest w ciągłym, bezustannym napięciu i kontroluje naszą równowagę. Cały czas robimy to podświadomie oczywiście. Nasz umysł ludzki, który zresztą po dziś dzień jest najdoskonalszym komputerem w historii świata, przecież to wszystko kontroluje na
bieżąco i robi to podświadomie, my nawet o tym nie myślimy, żeby zachować równowagę, ale mimo wszystko idąc po równym gruncie się nie przewracamy. Dlaczego? Dlatego, że umysł cały czas swoją moc obliczeniową zatraca i ukierunkowuje na to, żeby człowiek rzeczywiście się nie wywrócił. Nie musimy myśleć o tym, że chcemy na przykład równo iść przed siebie i się nie wywalić, tak? Nie musimy o tym myśleć. To się robi automatycznie, to się robi samo. Oczywiście, no chyba, że mówimy o bardzo trudnym terenie, no rzeczywiście w bardzo trudnym terenie to człowiek już musi pokombinować, co zrobić, żeby przejść, a się nie wywalić, ale to już są skrajności. W przypadku normalnych przeszkód terenowych po prostu sobie idziemy, tak? Nie musimy się zastanawiać, jak przejść, jak ruchać kończyny nasze kochane, jak nimi poruszać, żeby przejść przez schody. No nie, po prostu idziemy, tak? Z automatu się to dzieje. To wszystko dzieje się podświadomie, ale moc obliczeniowa naszego mózgu jest pod to zaimplementowana. Bezustannie, cały czas. Musimy to po prostu... Chodźmy. No bo dałoby się, kurde, jeszcze na tamtą część mapy iść, ale czy warto? Tutaj w sumie coś jest. Sztab. No ale to sztab, no mógłbym zniszczyć sztab wroga, ale czy mnie to coś da? Nie za specjalnie. Dobra, słuchajcie, postaram się przeflankować, naprawdę... Przede wszystkim muszę naprawić ten pociąg, bo jest troszeczkę w złym stanie. Czy możecie go naprawić, panowie? Spróbujcie. Bardzo bym łaknął tego, żebyście go naprawili. Tak więc w przypadku umysłu ludzkiego jest to troszeczkę inne, a nawet człowiek, który jest tak zaawansowany, który jest cały fizyczny, zauważcie, że to jest jeszcze ta trudność, że w przypadku maszyny nie wszystkie centymetry ciała, cielska takiego mecha byłyby ruchome. W przypadku naszego ciała wszędzie mamy mięśnie, wszystko jest ruchome, tak? Na bardzo wiele najróżniejszych sposobów, więc jesteśmy w stanie bardzo wieloma aspektami negować możliwość przewrócenia się naszego ciała na więcej sposobów niż zwykła maszyna, a i tak, pomimo tego wszystkiego, nawet człowiek potrafi się czasem przewrócić, prawda? Nawet człowiek wejdzie czasami na, nie wiem, jakiś grząski grunt, poślizgnie się na błocie i się wywali. A co dopiero taki mech? Nawet w dzisiejszych czasach mech miałby mniejsze, przy zastosowaniu współczesnej technologii, gdyby go wybudować, miałby mniejsze możliwości poruszania się. Ej, Misiek, idź. Znalezione, nie kradzione. Nie idziesz, bo co? Przepraszam bardzo. Weź to podnieś, kobieto. No wreszcie. Miałby mniejsze możliwości poruszania się i działania w trudnym terenie niż klasyczny czołg. To po co zadawać sobie tyle trudu, żeby tego mecha budować? Prawda? Tym bardziej, że umysł ludzki jeszcze potrafi przewidywać. Zauważcie, że to jest jeszcze kolejna kwestia. Że my obliczamy w przód, robimy to podświadomie, nie zastanawiamy się nad tym, co jest przed nami, ale obliczamy w przód, jak poruszać nasze kończyny, żeby się nie majgnąć. Żeby się nie wywalić, żeby potrafić przejść. Już idę. O kurde. Zwróciłem na siebie uwagę wroga w licznej grupie. Rypnij ich umiejętnie, kobieto, i się cofnij. Weźmiemy tam jeszcze drugiego bohatera, rozstawimy sobie moździerz na tamtą stronę. Misiek, misio, do Jekataryny powiadam ci. Wojtek, do nogi. Ty psico cycu, ty. Zaraz, tą umiejką ich rozwalimy. To jest naprawdę fajna umiejka, bardzo przydatna, bym powiedział. Uciekają. A psico cycki się wystraszyły. A widzisz, no jednak... Jednak nie tak fajnie jest przeciwko mechowi szturmować, nie? Kurde, uciekli. Szlak, nie wykorzystałem umiejki. No nie zawsze się uda, niestety. Dobra, idziemy, trzeba... Tam jeszcze mają też stanowisko z moździerzem, ale... Fajnie by było je przejąć, dlatego że w tym momencie byłbym w stanie przejąć także kopalnię. To by było fajne. Zmiaż ich, nie bój się, wasz mość, a ty, Katarina, przejmuj. Raczej sobie poradzisz z jednym oddziałem, jesteś w końcu bohaterem, w dupę twoja mać. Nawet zaatakuj tamten moździerz, może też sobie z tym poradzisz. A je, Katarinka już tutaj przejmuje. Kopalnia będzie nasza, super. Będziemy mieli kolejne zasoby. Tam jest jeszcze kopalnia ropy w ogóle, to też by było fajnie przejąć. Na razie przejmiemy to. Nie ma sensu dłużej czekać. Wiecie, zasoby się przydadzą mimo wszystko, dlatego że zasoby dają możliwość naprawiania naszych oddziałów. Co oni tam, co tu za wykrzyknik jest? Nie wiem. Dobra, wszystko zrobione? Tak, ty przejmujesz kartonik, super robisz, idźcie na południe.
Idziemy w takim razie na południe, będziemy znowu szturmować. Natomiast powiem wam szczerze, jednostka zdobyła nową nasz moździerz byście rozstawili tutaj. Czekamy na rozkazy. W ten sposób. Na stanowiska. No i piechota też na południe. No i ludziska kontynuując, więc wszystko co do tej pory powiedziałem, zdaje się prezentować nam mechy jako takie mniej doskonałe czołgi, prawda? Które mają więcej wad i ciężej byłoby się nimi poruszać, ciężej byłoby nimi walczyć, ciężej byłoby nimi wszystko robić, dosłownie robić wszystko. Natomiast tak jak mówiłem, umysł ludzki jeszcze ma tą przewagę nad zwykłym mechem, który prawdopodobnie by w przeszłości cywilizacji ludzkiej mógł powstać, bo dzisiejsze mechy już by to mogły robić, natomiast te starsze nie. Mianowicie umysł ludzki przewiduje, tak? Oblicza rachunek prawdopodobieństwa z wyprzedzeniem. Też to robimy podświadomie, jeżeli naprzeciwko nas pojawi się dziura, no to z automatu ją ominiemy, albo tak wyprofilujemy postawienie naszej stopy, żeby na tej dziurze się nie przewrócić, prawda? Nie na każdej dziurze człowiek się od razu wywala. Dlaczego? Dlatego, że przewidujemy i reagujemy z wyprzedzeniem na to, co się przed nami znajduje. Też warto o tym wspomnieć, bo mech też by to musiał robić, prawda? Dzisiejsze maszyny są to w stanie robić, to nie jest jakiś sci-fi, to nawet samochody osobowe już to robią, takie bardzo ekskluzywne samochody, jakieś potężne limuzyny, ewentualnie samochody sportowe już to robią w XXI wieku. Na przykład najnowszy Mercedes klasa S skanuje drogę przed sobą 1000 razy na sekundę. Komputer pokładowy Mercedesa skanuje drogę przed sobą 1000 razy na sekundę, wykrywając wszystkie nawet najmniejsze drgania w gruncie, jakieś detale, jakieś dziury, jakieś tam zagłębienia w terenie. Mercedes to wszystko widzi z wyprzedzeniem. Ma po prostu skaner przed sobą i jak to widzi, to jest w stanie zapobiegać, prawda? Nie damy rady się przebić. Musimy mieć większą siłę ognia. Zbudujmy co bazę. To jest? Jak będziemy mieli kilka mechów, rozwalimy ich umocnienia. O! To ryzykowne. Na moście wystrzelają nas jak kaczki. Leszkos, natychmiast przestań. O, konica, super. Jak dla ciebie to komendant Kos, Michale? Możesz być komendantem oddziałów polańskich albo sabotażystą rozmów pokojowych. Wybieraj. Tak? Jak to szło? Podobno jeśli zaczniemy reagować na siad i podaj łapę, rozwieci za miesiąc albo dwa przerwą okrążenie. Idźcie już, tchórze. Z pachołkami rozwieci. Rozmawiał nie będę. Co on powiedział? Bezczelność! Warunki rozejmu były jasne. Zero aktów agresji między Rozwiecją, Saksonią i Polanią. Zabieraj ten pociąg i jazda stąd. Zero aktów agresji? Takich jak najazd na moją wieś? Kilkadziesiąt ofiar zabili mi ojca! Ubolewam nad tym. Ale partyzanci też zabili wielu Rozwietów. Partyzanci, którzy podobno ukrywają się w Kolnie. Wierzycie tym łgarzom? Nigdy nas w tym mieście nie było. To nieważne. Po drugiej stronie tego wzniesienia ludzie umierają z głodu. Przysięgałeś ich bronić. Wiem. I zapewniam, że robię co w mojej mocy, żeby... Dość tego! Zejdź mi z drogi! Do tego już doszło? Jesteś skłonny zaatakować własnych rodaków? Nie. Ale zrobię co w mojej mocy, żeby nasz kraj w ogóle istniał, kiedy wy skończycie chlać szampana z wrogiem. To jak będzie, Michale? Chcesz zginąć jako zdrajca ojczyzny? Chcesz zniweczyć jedyną szansę Polanii na pokój i masz czelność zwać mnie zdrajcą? Przestańcie! Mieszkańcy Kolna potrzebują pomocy i to teraz. Dajcie im szansę. Wieziemy ludziom nadzieję. Proszę. Pociąg pełen ziemniaków może jakoś dotrzeć do miasta, ale wszędzie jest pełno Rozwietów. No ale jak nie będziecie się wychylać, to może nakarmicie paru głodnych. Powodzenia. Trzeci regiment! Za mną! Mam nadzieję, że... ...i ciężkie uzbrojenie, a potem wziąć ten most szturmem! Może jest inne wyjście, może... I chcę, żebyś się wreszcie zamknęła! Ja tylko próbowałam... Na co czekacie? Wlatać do roboty! Nowe zadanie główne. Fajnie, fajnie, że znowu będę mógł wybudować bazę. Widzimy kompletnie odmienne podejścia. Gdy bohater straci za dużo punktów zdrowia. To już przecież wiem, to już mi się pokazywało. Co chcę powiedzieć? Widzimy dwa podejścia do kreowania owego konfliktu zbrojnego. To jest akurat fajne, to mi się podobało, bo tak naprawdę pokazali coś, co ma miejsce praktycznie w każdym konflikcie zbrojnym.
w każdej wojnie w historii świata, tak? Czyli jeżeli sytuacja jest beznadziejna, jedni próbują paktować, a drudzy z kolei próbują dalej walczyć na zatracenie, to jest tak zwany fanatyzm. No i kto ma w tym momencie rację? Ci, którzy do ostatniej kropli krwi walczą za ojczyznę, czy ci, którzy widzą, że ta walka na przykład nie ma sensu, bo wróg i tak jest zbyt silny, więc nic ona nie da, tylko doprowadzi do przelewu krwi, no i być może rozsądniej będzie, przełączyłem zwrotnicę, i rozsądniej będzie na przykład uratować to, co się da. Z pewnością nie jest to taki łatwy problem, taka łatwa rozterka moralna, dlatego że można znaleźć zdecydowanie uzasadnienie i jednego, i drugiego podejścia. Natomiast to, co mnie teraz bardzo kręci, to kwestia budowy bazy. Z pewnością chcę to zrobić, mam więcej budynków. O, ty. Mi się podoba. Fajnie, to teraz rozwiniemy skrzydła. Natomiast ludziska, no niestety... materiał zmierza w stronę jego zakończenia. Jeszcze troszeczkę coś tam pobuduję, ale już będę musiał kończyć klip. Inna kwestia, mam nadzieję, że konnica stanie się grywalną jednostką dla mnie. Ja widziałem, że w cutscenkach ta konnica jest, mam nadzieję, że też to będzie grywalna jednostka, dlatego że no w tamtych czasach, pamiętajmy, że to jest okres międzywojenny, tak więc w tamtych czasach to jednak konnica bardzo wielkie znaczenie odgrywała. Tak więc no wypadałoby mimo wszystko, żeby to znalazło swoje odzwierciedlenie w tytule. No przecież Sowieci nas zaatakowali w wojnie polsko-bolszewickiej właśnie potężną konarmią. Prawie milion soldatów i tak dalej. Czego potrzeba? Więc no, powinno to być odzwierciedlone. Jeżeli odpowiednio poprzestawiam zwrotnicę, bo ja bym chciał pojechać tam, ale czy to się da zrobić? Nie, musiałbym się wycofać tutaj i dopiero stamtąd zwrotnicę dać w tym kierunku. To wtedy się znajdę na tym torze. A to taki manewr będzie wymagał odpowiedniego zabezpieczenia, to znaczy będę musiał wzmocnić region i odpowiednio rozstawić siły, żeby ten pociąg nie wycofał się tam i nagle się nie okazało, że tam jest pełno wrogów, którzy mi go rozwalą, nie? To jest dla mnie priorytet, żeby pociąg nie został zniszczony. Dobra, budujmy dalej. Wszystko w kupie, żeby było miejsce na kolejne struktury. No co? Mogę już kolejne rodzaje wojsk. KMiści, mogę KMistów krować. Mi się ta gra podoba. No lubię po prostu, no fajnie jest, naprawdę dobrze się bawię. Mam tylko nadzieję, że będzie jeszcze jakiś budynek właśnie do ulepszeń. Co to jest? To jest posterunek z CKM-em, a to jest posterunek artyleryjski. Jeśli chodzi o tę sytuację na moście... Co jest? Nie możesz siać fermentu wśród ludzi. Oni muszą wiedzieć, kto nimi dowodzi. Rozumiem. No to też prawda, jeżeli on jest dowodzącym, to nawet gdy ona ma jakieś tam zastrzeżenia do jego rozkazów czy dyspozycji, to powinna to powiedzieć po cichu, a nie na oczach wszystkich, bo w tym momencie żołnierz się gubi i już nie wie, kto nim dowodzi i kto tak naprawdę koło powinien słuchać, nie? Czemu to jest zablokowane? Rangi weterana, aha. Dobra, słuchajcie, no kurde lebele. Czy mogę jakieś fajne mechy zrobić? Nowe typy mechów. Tylko wszystko wymaga... ulepszenia budynku? A jak ja mam budynek ulepszyć? Dor. Co to jest? Punkt zborny. Ulepsz budynek. 180 ropy. Dobra, to mnie motywuje do tego, żeby zdobyć kolejne punkty wydobycia ropy. Zdecydowanie chcę tego dokonać, więc tego właśnie dokonam. Zostawię tutaj panów, żeby bronili moje budynki przed wrogiem, a sam udam się takimi oddziałami na drugą flankę, żeby zobaczyć, co tam wróg zamyśla. Mogę ewentualnie jeszcze jednego śmigłego wykrować, to nie zaszkodzi. No i idziemy zobaczyć, co tam kurde lebele z tyłu będzie. Bo tam tor jeszcze idą w tym kierunku, więc mógłbym pojechać pociągiem tutaj. No muszę zdobyć punkt wydobycia ropy naftowej, to na pewno, na bank. Ale może to się uda bez pociągu pancernego, zobaczymy. Natomiast kontynuując wątek, najnowsze Mercedesy klasy S mają właśnie takie mechanizmy, że skalują drogę przed sobą, a następnie komputer pokładowy zapewnia odpowiednią pracę zawieszenia, żebyśmy nie wyczuli żadnych wybojów. To znaczy, jeżeli widzimy, że przed nami jest potężna dziura, komputer pokładowy to wykrył, że przed nami jest potężna dziura, no to w tym momencie on oblicza, w jakiej mikrosekundzie nasze zawieszenie trafi na tą potężną dziurę i w momencie, kiedy na nią trafi, no to zawieszenie wygnie się, po prostu komputer pokładowy rozkaże zawieszeniu wygiąć się w taki sposób, nieco dalej, żeby pokrył tą dziurę.
W tym momencie przejedziemy nad dziurą i tylko koło się ruszy, ale pojazd będzie sunął jak po pupci niemowlaka, tak? Nie poczujemy najmniejszego wyboju. Takie było założenie. I zresztą dokładnie to samo założenie no, jest hołdowane w przypadku pojazdów bardzo szybkich, bardzo nowoczesnych. Wiecie, takich ultra maszyn, jak na przykład Koenigsegg czy Bugatti Veyrony, które biły te ogólnoświatowe rekordy prędkości. Takie pojazdy też już mają dopasowywanie zawieszenia do zmian. Oj, czekaj. Słucham. Kurde, ja będę musiał zniszczyć ten budynek, bo oni mi będą odbijać w kółko moje kopalnie, już to widzę. Dobra, słuchajcie, panowie, hono tutaj, Aniu. Zaatakujemy z tej strony, a ty weźmiesz swoją hiper duper uber super soldaten umiejkę i teraz ich krumknij tak porządnie, ej. To jest super umiejka, to naprawdę potrafi cały pluton wojsk wroga zdupcyć i ściemiężyć, super sprawa. Dobra, śmigłego jednego tutaj weźmiemy do wsparcia, no i postaramy się przejąć te punkty wydobycia, bo bez tego będzie... Znaczy, wiecie co, może nie będzie ciężko, ale... No będą mnie wrogowie atakowali od tyłu. A to po prostu będzie słabe, więc postaram się zrobić tak, żeby mnie od tyłu nie atakowali. Myślę, że sobie zapiszę, bo odcinek jest już dosyć długi i tylko dokończę mój bieżący wątek. Żeby pobić rekordy prędkości, to również takie pojazdy jak na przykład Bugatti Veyrony też musiały mieć właśnie ten system przewidywania i dostosowywania pracy zawieszenia do tego, co się przed nami znajduje. Dlatego, że w innym przypadku po prostu samochód zacząłby się trząść i wypadłby z trasy, z toru jadąc, załóżmy, z prędkością 400 km na godzinę, prawda? Natomiast tak to jest w stanie jechać w miarę komfortowo przy takich prędkościach. Tak więc tak to wszystko wygląda i mech musiałby być wyposażony dokładnie w te same mechanizmy. Musiałby widzieć, co się przed nim znajduje, musiałby lokalizować dziury, zagłębienia i różnego rodzaju zmiany w ukształtowaniu gruntu przed nim, a następnie odpowiednio do nich dostosowywać pracę swoich kończyn. Bo inaczej, no inaczej majgnąłby się na pierwszej przeszkodzie terenowej, majgnąłby się na pierwszej nierówności, a powiedzmy sobie szczerze, no na otwartym polu to tych nierówności by było sporo. Mech nie mógłby się poruszać cały czas po asfalcie, po równej drodze. Bo w tym momencie po co nam ten mech? Przecież czołgi właśnie jeżdżą po lasach, po polach, mech musiałby również uderzać w te same obszary. Więc tak naprawdę do tej pory opowiedziałem wam już o co najmniej 5 takich rzeczach, wyznacznikach maszyn, którym maszyny na froncie muszą sprostać i tak naprawdę mech pod każdym względem okazywał się być gorszy od zwykłego czołgu, prawda? Więc no chyba już widzicie, dlaczego mechy nigdy nie powstały. Po prostu jest to głupie założenie, które fajnie wygląda, futurystycznie, ale jest głupie, jeżeli mówimy o realnym świecie. No chyba, że stworzylibyśmy mecha, który jest bioniczny, który ma mięśnie, taki jak człowiek, ale to też miałoby swoje ograniczenia i wady, o których będę dalej ględził na kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że seria was nie zanudza, że wam się podoba. Mnie osobiście póki co jeszcze nie zanudza, bo cały czas gra rzuca przede mną nowe mechaniki, cały czas nowe jednostki. Zobaczcie, w tej misji już miałem ile nowych jednostek, zobaczmy. Wow, trochę przycięło. Ile nowych jednostek się pojawiło? Z pewnością, tak, pojawił się ten pan, czyli moździerz, pociąg pancerny, czyli to już są dwa oddziały. Do tego jeszcze... Okaemiści... Sanitariusze! Ja tak czekałem na takie oddziały! Koniecznie produkuj mi sanitariuszy! No to neguję część wad tytułu, które do tej pory wystąpiły. To fajnie, myślałem, że nie ma sanitariuszy, to się bardzo przyda. Więc to są kolejne jednostki, czyli 3, 4, 5, 6. Wow, kolejna misja i 6 nowych jednostek zyskałem. No goddammit, naprawdę fajnie. Więc to jest super. Zaraz przybliżymy kamerę na nich. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Do tej pory wam za bardzo z przybliżenia tych wojsk nie pokazywałem. Tak wygląda zwykły saper. Wygląda jak saper. Ma taki plecak, dużo tam dziadostwa na tym plecaku. Oczywiście nasza Ania. Tutaj nasze dumne mechy. Całkiem fajne. Oj, wrogowie idą. Dobra, widzę, że to nie jest zamrożone, że wróg cały czas działa, więc ja zamrożę grę. Na razie ode mnie to tyle. Będziemy kontynuować gameplay w przyszłości. Mam nadzieję, że ku waszej ucieszy i że dalej nie utraciłem waszej atencji. No i cóż, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie o Patronite. Dzięki niemu zakupuję nowe gry. Być może kiedyś dzięki niemu zakupię DLC do owego tytułu. Na razie ode mnie to tyle. Hej ludziska, cześć. Póki co, powiem szczerze, bawię się przednio cały czas tytuł. Można powiedzieć, odkrywa przede mną nowe karty i po prostu jest miło. Jest naprawdę fajnie. Hej ludziska, cześć!